Państwa mama zaginęła niemal równo 2 lata temu. Proszę tak w skrócie opowiedzieć, jak to się stało. W dniu 14 lipca 2021 był to jej dzień urodzin. Mieliśmy się zobaczyć w Rosnowie na działce rekreacyjnej. Niestety dzwoniąc na jej telefon dostaliśmy informację od jej znajomej, że weszła do lasu i już po prostu z niego jakby nie wróciła. I od tamtej pory zaczęliście Państwo szukać mamy, tak? Na początku przez pierwszy miesiąc z policją, tak? To były szeroko zakrojone poszukiwania, które co, dały efekt? Niestety żadnego efektu nie dały. Nie dały ani żadnego śladu, ani żadnej wskazówki. Jakby tak naprawdę stworzyło jeszcze więcej pytań i niedopowiedzeń. Nadzieja pojawiła się w marcu tego roku, tak? Jak osoba zbierająca poroże znalazła czaszkę człowieka. Tak. Od razu wiedzieliście Państwo, że to są szczątki mamy? Podejrzewaliśmy z racji tego, że w podobnym okresie nie zaginął nikt w tej okolicy. Więc braliśmy po prostu to już pod uwagę, że to może być mama. Ja tym bardziej jeszcze jak powiedziano, że buty znaleziono, to poznałem po wielkości butów, no i firmy. Rozumiem. Zostały nam opisane, jak one wyglądały i brat... Jakby już tu też jakby dodatkowy czynnik świadczący, że to może być mama. Chcieliście Państwo godnie pochować, tak? Te szczątki. Zakończyć jakby tą całą już historię, móc odetchnąć z ulgą, jednak no, nie pozwolono nam na to z racji tego, że po pierwszej kremacji okazało się, że z Katedry Genetyki w Szczecinie nie wydano nam mamy czaszki razem z pierwszymi szczątkami. Musieli ją dosłać i w związku z tym ponieśliśmy dodatkowe koszty drugiej kremacji. Na domiar złego z dokumentacji na policji wynikało, że przekazano nam również razem ze szczątkami mamy kość zwierzęcą, która niestety poszła również do kremacji. Więc tak naprawdę jedna sprawa, a dwie okropnie bolesne sytuacje. O tą czaszkę musieliście się upomnieć, tak? Tak, brat jakby tutaj widział szczątki, które dostarczono z Katedry Genetyki i niepokoiło go to właśnie, że brakuje czaszki, o której była mowa od samego początku. I dlatego było spotkanie na policji, mogliśmy mieć wglądy do dokumentacji i było jaśnie tam napisane i były też również zdjęcia, że czaszka powinna być. I co Wam powiedziano za tym pierwszym razem, tak jak się zaczęliście upominać o czaszkę? Stwierdzono, że pan patolog czy doktor, już teraz nie pamiętam dokładnie, że po prostu odłożył na bok i nie spakowali tego do transportu. Zapomniał przekazać. Że zapomniał przekazać, tak. Mhm. Zabolało to Państwa? Bardzo. Bardzo, bo uważam, że dostaliśmy szczątki mamy w częściach, w ratach, nie wiem jakkolwiek można to nazwać i to bardzo boli, bo już jedna kremacja była, musieliśmy robić drugą, czyli tak jakby podwójnie się żegnać, a jeszcze przed nami jest pogrzeb, czyli ta też bardzo trudna część pożegnania. Jakie są Wasze oczekiwania? Ja jakby patrząc na to, co my czuliśmy, chciałabym, nie wiem jak to ująć, jakiejś formy zadośćuczynienia, ponieważ ból, który przeżyłam, bo tu mogę się odnieść do swojej osoby, nie wiem, który ból jest gorszy, czy ten, że czekałam ponad 2 lata na wyjaśnienie sprawy zaginięcia mamy, czy to, jak w ciągu jednego dnia potraktowano nas, rodzinę zmarłej i oddawanie naszej mamy w częściach, plus to, że nie dopełnili swoich obowiązków i skremowaliśmy razem ze szczątkami mamy kość zwierzęcą. I ja mam takie odczucie, że bardzo bym chciała po prostu jakiegoś zadośćuczynienia za ten ból, który przeżyłam i uważam, że trauma będzie już do końca życia. I z kolei, żeby inna rodzina nie przeżywała tego, co my przeżywaliśmy, tak? Żeby ktoś wyciągnął jakieś konsekwencje i wnioski, żeby nie powtórzyło się to, co mieliśmy, co wydarzyło się u nas.